Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Z tej strony oczywiście A+. I dzisiaj kontynuujemy zadania z ruchu jednostajnie przyspieszonego. Mam dla Was tutaj takie wygrzebałem zadanie, myślę, że sztampowe zadanie, jakie może się pojawić na każdym sprawdzianie. Pociąg towarowy porusza się z szybkością 10 m na sekundę po prostoliniowych torach. W pewnym momencie zaczyna przyspieszać, z przyspieszeniem o wartości 0,25 m na sekundę kwadrat. Po jakim czasie pociąg uzyska szybkość 20 m na sekundę? No dobra. Jedziemy z tym koksem, zapiszemy potrzebne nam wzory. Wiemy, że A, czyli przyspieszenie, to jest zmiana szybkości, wartość przyspieszenia, będąc precyzyjnym, to jest zmiana szybkości w zmianie czasu. A my musimy sobie obliczyć, znając przyspieszenie i znając tak naprawdę zmianę szybkości, zaraz sobie ją obliczymy, musimy sobie obliczyć zmianę czasu. Zmiana szybkości to jest V końcowe minus V początkowe przez delta T. A zatem przekształcając ten wzór, wiemy, że przyrost czasu, w jakim nastąpi przyrost szybkości, daną wartość, to jest szybkość końcowa po tym przyroście minus szybkość początkowa przed tym przyrostem i podzielone to wszystko przez A, czyli nasze przyspieszenie. Dla nas A to się równa 0,25 m na sekundę kwadrat. V końcowe to się równa 20 m na sekundę kwadrat. Przepraszam, 20 m na sekundę. Co za bzdety gadam. Dobra, i V początkowe to się równa oczywiście 10 metrów na sekundę. I co wystarczy zrobić? Wystarczy to wszystko podstawić do tego równania, które tutaj wyznaczyliśmy, do tego wzoru, który wyznaczyliśmy. A zatem delta T, czyli ten przyrost czasu, którego szukamy, czas, w jakim ten pociąg nam uzyska szybkość 20 metrów na sekundę, to jest V końcowe, czyli 20 metrów na sekundę, minus V początkowe, czyli 10 metrów na sekundę, i to wszystko podzielone przez przyspieszenie, czyli 0,25 metra na sekundę kwadrat. A zatem jest to 10 metrów na sekundę. Jako że 20 minus 10 to jest 10, nie muszę chyba tego tłumaczyć, przez 0,25 metra na sekundę kwadrat. 10 przez 0,25 to jest 40. Dostajemy 40, metr z metrem się skraca, sekunda z sekundą się skraca i mamy 1 przez 1 przez sekunda, czyli zostaje nam sekunda. A zatem, jeżeli w ciągu jednej sekundy ten pociąg zmienia swoją szybkość o 0,25 m na sekundę, to startując z szybkością 10 m na sekundę, szybkość 20 m na sekundę uzyska po 40 sekundach. To jest nasz wynik ostateczny. Myślę, że wszystko jest zrozumiałe. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTube, do lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.